Dzień dobry. No, pokazuję. Trochę głos poprawiłem. O. Tak mogę sobie postawić. Oj, co powiem. No, widzieliście ogółem. To wczoraj nagrałem w sprawie Krzysztofa. No nieraz myślę o nim, bo ogółem też szkoda człowieka, żebyście ogółem dokuczali tak. A ja właśnie słyszałem, o tam jest coś nie tak, ponieważ YouTube'a założyła sprawę i zawiesili zarabianie. Mleczny człowiek. No takie filmy nagrywali całe to wszystko. Ktoś ogółem zgłosił. Poprawiłem trochę, muszę wilgotne. Musiałem. Ktoś zgłosił. Widzicie? Mnie też wcześniej non-stop zgłaszali, non-stop gadali takie głupoty. Teraz sami widzicie pewne rzeczy, tak jak wcześniej mówiłem, pewne rzeczy to jest ogółem, takie rzeczy specjalnie się ogółem nagrywa. Tak samo jak Arek przez internet śledzi szwedzkie, jakieś inne, po prostu te ćmele, nie ćmele, takie różne te, to ogółem jest takie coś, że po prostu ludzie mają swoje zakłady, które są Chińczycy, są Japończycy i inni narody. To nie będę mówił. Właśnie się ogółem martwię, co z Krzysztofem. Bo ogółem szkoda by było człowieka, żeby człowiek się tak... No ma swoje lata, już ma 60 lat. No ja mam ogółem 48, w kwietniu skończę. To ogółem widzicie. Jak to jest? No, tyle czasu jestem w internecie. No i ludzie, co powiem, ludzie, niektórzy pragną mnie osobiście zobaczyć i osobiście porozmawiać. Przywitać się tak samo jak ostatnio byli właśnie tato z synem z Polski pojechali do, no już na pewno będą wracać niedługo. A nawet mówili, czy, a pytali się, kiedy wracasz do Polski, czy wracasz? A ja powiedziałem, na razie nic nie wiem, ale ogółem się wybieram już niedługo. No i chcę powiedzieć, pewna osoba chce teledysk, żebyśmy byli w teledysku. To widzicie niektórzy. O, też youtuber, też pozdrawiam go. Bardzo dużo jest youtuberów, którzy w jakiś sposób się wybili, są popularni, ale ogółem zależy, jaka wasza popularność jest lepsza, czy jest, czy zła, czy dobra. O, właśnie to chcę wam powiedzieć. Ja chcę powiedzieć o osto nodze.
No długo. No przecież teraz ostatnio nie oglądałem, bo ogółem przebywałeś w zawodzie karnym. Nie karnym, tylko warsztwa na śledczaku w Warszawie. Ale widzisz, ja takich rzeczy nie nagrywam. Taki masz plan w swoim życiu i wykonujesz. Czy ci pewne rzeczy wychodzą, pewne nie, bo dla każdego człowieka tak jest, a nie po prostu. A ja ogółem co? Takie miejsce sobie tutaj znalazłem. Okno otwarte, świeże powietrze, bo niedawno wstałem, widzieliście, byłem zupę zjadłem mleczną z takimi ciastkami do mleka. O, jajka kupiłem w ogóle, 10 jajek, kiełbasy, nie kiełbasy, całe to wszystko. Bo ogółem dostałem z reklam pieniądze. Nie wiem, może dzisiaj laj to zrobię. Nie wiem, bo coś się zawiesza tamten komputer. To musiałbym swój chyba na swoim. Na swoim też się zawieszało. Ale zobaczymy, jak to będzie. Bo to ogółem, ja nie powiem, ile dostałem za te reklamy, ale ja ogółem. To moja jest praca takie, nagrywać filmy różne. Niektóre są dobre, a niektóre złe. Ale ogółem ja jak byłem na szkolnej też samego rana wstawałem. A sami widzieliście nieraz, że potrafiłem nagrać chińską zupkę i nagrać, bo zgłodniałem, to też tam nagrywałem, widzicie, kapustę i kebab, też było bardzo duża oglądalność. No to też niektóre filmy ludzie chcą oglądać, a dzisiaj, o właśnie, niektórzy już zaczęli pracować, czy całe te, niektórzy są w sklepach, niektórzy całe te wszystko, kto po prostu ma czas jakiś swoim, to po prostu chcę zobaczyć, co się u mnie dzieje. To temu się Wam pokazuje, żebyście u mnie myśleli, że po prostu pewne rzeczy najlepiej Wam to tak jest weselej. Jak coś się ogółem dzieje, ja wiem o tym. Ale to ogółem Wam powiem, ja mam swoje lata. Ja takich głupot non stop nie będę robił. Nie będę się pokazywał, żeby ludzie ze mnie śmieli się. To jest bez sensu. A chcę powiedzieć, o, że będzie niedługo, w następnym miesiącu, będzie gala. Ale ogółem, o, nie ma Krzysztofa. Bo startował do mnie, sami widzieliście. To po prostu miał za Dasiem walczyć. A później by było wiadomo, kto będzie dalej walczył, kto uzyska ten pas. Ale to bez sensu. Znaczy bez sensu. Nie to. Nie bez sensu, tylko bez takich nie wiadomo, co się stało. Krzysztofem.
patrzy w nos. To co widzicie, ja byłem od samego początku, to widzieliście, on taki ma charakter, ja wam powiem. On ma taki właśnie charakter, tak nie wiadomo. Ciężko jemu wytłumaczyć. No, podprowadził i papierosy dla mnie i całe te, a widzicie, zamieszkał z chłopakami. W jaki sposób też przychodziłem, też nagrywałem, też kupowałem różne rzeczy i spożywaliśmy i nagrywaliśmy i po prostu ja nie rozumiem takich ludzi, którzy po prostu wymyślają jakieś te, nie potrafią normalnie, tylko szybko, po prostu cały te, o, tak nerwowo, tak. No to ogółem trzeba w jakiś sposób przestać używać alkoholu, tak jak ja przestałem, że raz na jakiś czas sobie czy piwo, no mam, a wczoraj kupiłem chyba 3-4 piwa, jedno wczoraj piwo wypiłem wieczorem, bo tak gorąco, a piwo jest w lodówce. No to widzicie, to jest alkoholizm? Ja nie wiem, nie rozumiem. To tak samo jak woda w kranie, czy mleko, to też jest alkoholizm? Czy jest jakaś choroba? Ja nie wiem. Nie rozumiem tego. To chyba widzieliście, umiem. Ja nie pokazuję całe te, nie wlewam niektórzy, całe odkręcają wódkę, czy wina, czy jakieś te bełty, całe te i i piją. Pokazują się. Tacy ludzie się zapijają właśnie. I są nieszczęśliwi, bo ogółem to, co ja w swoim życiu zrobiłem, to odpokutowałem za te swoje młodzieńcze ogółem grzechy, co po prostu przebywałem w zakładzie karnym, całe to wszystko, to młode lata były. Teraz jestem osobą dorosłą, mam taką po prostu zamiłowanie nagrywać dla was filmy, żebyście mieli całym, no taki spokojny, widzicie, nie ma takiego czasu, że tak jak z Krzysztofem, jak rano nagrywałem nieraz całe te, to słyszeliście jego wypowiedzi, jego po prostu inne po prostu zachowanie się do mnie, albo jak telefony nie całe te wszystko dokuczaliście mu. Weźcie się, uspokójcie się i pomóżcie. Chyba chcecie, żeby Krzysztof jeszcze pożył parę lat w spokoju, w ciszy, całe te, a nie po prostu jakby to w taki sposób dokuczacie jemu. Tak samo przez was ja cierpiałem w jakiś sposób, ponieważ jakieś święta, całe te, że i policja, i karetka musiała być, i straż pożarna, całe te gasić, drzewo podpalili, całe te potardami. To widzicie, po co to wy robicie? Niech temu, ja nawet powiedziałem, była policja, nie policja, całe te wszystko. Ja się ogółem tutaj czuję się zagrożony swoim życiem. Bo ogółem dobrze, że te kamery są, że było widać, Krzysiek zobaczył całe te, to ogółem szybko w dwóch biegaliśmy, ja wiadro, wodę, całe te, zaraz straż pożarna przyjechała i ugasiła i była policja, policja też rozmawiała całe te wszystko i po prostu, a skąd ja mogę wiedzieć, kto to był? No to właśnie fani, bo fani tacy, którzy nienawidzą nas, no. I na ten temat to chcę wam powiedzieć. Farbami, jajkami, nie wiadomo czym rzucaliście, obrzucaliście, rzucaliście na teren prywatny, ale ogółem niech jedna i druga osoba zastanowi się,
to wy bym też odgoniliście mnie stamtąd, że tak właśnie robiliście, tak szanowaliście nas i po prostu temu musiałem opuścić, żeby odpocząć. No i na ten temat to właśnie chcę dla was powiedzieć. A to, że po prostu nie mam farta do kobiet, że całe życie jestem sam, to byłem trudno. Mam zainteresowany do kobiet, ale ogółem kobiety za bardzo nie chcą się ze mną kontaktować się, rozmawiać i po prostu, no, zostaję sam. Może przyjdzie czas, że znajdę taką osobę, która po prostu zrozumie mnie przy rozmowie, przy całe te, to właśnie człowiek z człowiekiem się dogaduje, a nie po prostu niszczyć wszystko. Bez sensu. Miłego dnia życzę dla widzów moich.